Manifestacje w cechu, czy w sprawie cechu dziennikarskiego. To jest jeszcze coś ważniejszego i o wiele bardziej dotyczącego nas wszystkich. Mianowicie to jest opowieść o fuszerze, fuszera i o złych ludziach, którzy działają na szkodę. Zgorszenie, ponieważ to jest taka rzeczywistość. Ktoś, jak jesteś dobrym, pracowitym, zaangażowanym zawiadowcą jakiejś firmy, czy w tym wypadku stacji radiowej, która w twoich rękach zaczyna kwitnąć, zaczyna wracać do świetności, zaczyna nawet ją przekraczać, zaczynam słuchać tej stacji radiowej i nie ja jeden, a więc owocuje mój wysiłek, moja praca, no to nie bądź bezpieczny, ponieważ przekraczasz próg tej swojej pracowitości, przyzwoitości i w ogóle jak tak dobrze idzie, to lepiej, żeby ktoś inny się tym zajął. No i lepiej jest być w związku z tym pasywnym, lepiej jest być dyrektorem, który zrobi wszystko, co mu powiedzą jacyś ludzie, którzy uważają, że to jest ich robota. Otóż uważam, że nie jest robotą polityków radio publiczne i to jest wszystko, bo jeżeli ma dać taki przykład, ten przykład się nam chyba przyda, ja mam nadzieję, że się przyda, ponieważ on wskazuje na zło, którego już coraz mniej u nas, ale niezwykle drastycznie się ujawniło akurat w naszym, w tym kręgu dziennikarsko-publicystyczno-medialnym. Dziękuję. Proszę Państwa, witajcie Sokoły, Orły, Bażanty, witajcie drodzy Państwo. Ja muszę się przedstawić jako ekspert w sprawach wyrzucania, jestem ekspertem. Z Trójki wyrzucono mnie w 71 roku po raz pierwszy, ponieważ przypominam, że mój kabaret powstał jako kabaret pod egidą trzeciego programu. Dlatego z powodów bardzo sentymentalnych i nostalgicznych z przyjemnością biorę udział w tej demonstracji. A jeżeli mówić o sprawach ważniejszych, zawsze powinniśmy być po stronie wyrzucanych. Drodzy Państwo, wszyscy normalni powinni popierać wyrzucanych i skreślanych, ponieważ wolność słowa, którą nam daje Konstytucja, to nie jest tylko wolność mówienia sobie do ściany czy do żony. To jest wolność mówienia do kogoś. Widzicie, już mnie zagłuszają. Ja tam całe życie. Tylko coś mówię do sensu, już mnie wyrzucają. Albo zagłuszają. To jest wolność, proszę Państwa, mówienia do kogoś. A więc wolność słowa polega na tym, że ma się instrument, przez który można coś powiedzieć. Otóż media są takim naszym polskim publicznym, społecznym instrumentem. I jest główny problem wolności słowa polega na tym, czy mamy dostęp do mediów, czy nie. Mój kabaret nie ma w ogóle dostępu, powiem przy okazji. Tak jest i wyrzucany jest notorycznie co sezon z każdego lokalu. Właśnie nas wyrzucono, proszę Państwa, graliśmy od września do stycznia. Jesteśmy wyrzuceni i co sezon wyrzucają dyrekcję i wyrzucają kabaret. A proszę Państwa, z Polskiego Radia tydzień temu zostałem wyrzucony na jedynce. Miałem felieton przez 2 lata na jedynce felietonik. Miałem, proszę Państwa, i zostałem wyrzucony. Zadzwoniła cipka od pipki. I mnie wyrzuciła, bo raz w tygodniu mówiłem o 6:30 rano, 3 minuty, ale to było za dużo na kryzys Polskiego Radia i postanowiono mnie zredukować,
zadzwoniła cipka od firmy, która nawet się nie przedstawiła i powiedziała, że już pan nie pracuje, bo jest kryzys i są silne redukcje felietonistów. Także, proszę państwa, w sprawach wyrzuceń bardzo proszę, macie do czynienia z ekspertem, służę dobrymi poradami. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz. Ja dowiedziałem się w sobotę z Gazety Wyborczej, że też wyleciałem. No niestety nie poinformowało mnie o tym kierownictwo, bo powiedzieli, że jestem przesunięty na inne stanowisko, równie godne. Dwóch cyngli, pani Kublik i pani Czuchnowski, wydaje się, że są lepiej poinformowani niż władze tego radia, więc nie wiem, czy w dobrym miejscu manifestacje robimy, ponieważ to Gazeta Wyborcza dzisiaj rządzi w Polskim Radiu i ona ustanawia, kto ma pracować, kto nie. Jak napisali tekst o Krzysiu Skowrońskim, to już było oczywiste, że musi wylecieć. Także jeżeli ktoś z państwa sprawdzi informacje w Gazecie Wyborczej, ma ogromne szanse mieć dużo bardziej pewne niż to, co podają w Polskim Radiu. Niemniej na czwartek, jeżeli nic się nie zmieni, będę miał w tej sprawie coś ciekawego do powiedzenia. Mam nadzieję, jeszcze na falach Polskiego Radia. Natomiast to, co mnie niezwykle urzekło w historii Krzysia Skowrońskiego, to to, że okazało się, że został pisowskim dziennikarzem. No, ja wszystko mogłem mu zarzucić. Do tej pory było to tylko mi przyznawane. Ja prawie tylko w 60% się z PiS-em zgadzałem, w 40% nie. Natomiast definicja pisowskiego dziennikarza to jest taka, to jest ten, kto nie liże butów władzy. Otóż każdy, kto nie liże butów obecnej władzy, szczególnie w Polskim Radiu, jest pisowskim dziennikarzem. Także każdy z państwa dzisiaj może stać się pisowskim. Oczywiście nie chodzi o tą partię czy jakąkolwiek inną, tylko o to, że jest to najcięższy punkt oskarżenia, jaki można wytoczyć dziennikarzowi. Każdy z was może wylecieć pod takim pretekstem czy zarzutem. Mi jest dokładnie wszystko jedno, więc Gazeta Wyborcza prawdopodobnie będzie miała niezłą uciechę w czwartek, kiedy usłyszy to, co mam do powiedzenia w Polskim Radiu. A za Gazetę Wyborczą też oczywiście zaprosiłem do programu. Zobaczymy, czy przyjdą. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Wojciech Reszczyński. Zostałem odwołany w tym samym dniu, co Krzysztof Skowroński, tylko dowiedziałem się o tym dzień po. Proszę państwa, Gazeta Wyborcza rządzi. To nie jest cała prawda. Rządzą borusiki. W 91 roku musiałem odejść z telewizji, dlatego że moim przełożonym został partyjniak z PZPR-u. Dla mnie nie było miejsca, Wyborcza o nim pisała jako o fachowcy. Minęło tyle lat, moim przełożonym ponownie zostaje człowiek powiązany z partią, ale to nie są już PZPR-owcy, jak ci protektorzy. To są młodzi ludzie zapatrzeni w tamte ideały, w tamte postawy. Złodziei i bywało, dzieci zdrowo rosły.